Jest rekomendacja EMA w sprawie leków Pfizera na COVID-19. Skuteczne na Omikron EMA wydała rekomendację w sprawie stosowania Paxlovidu do ustnego leku na COVID-19. Europejska Agencja Leków EMA wydała rekomendację w sprawie stosowania leków na COVID-19. Badania laboratoryjne wskazują, że ksewody może być skuteczny w leczeniu zakażenia wariantem Omikron Lek na COVID-19. EMA wydała rekomendacje w sprawie. Pak Zlowit Europejska Agencja Leków EMA wydała w czwartek rekomendacje dotyczące stosowania w sytuacjach naglących do ustnego leku. Pak Zlowit na COVID-19, wyprodukowanego przez amerykański koncern Pfizer. EMA zastrzega, że nie jest to dopuszczenie leku na rynek lek, który nie jest jeszcze zatwierdzony w Unii Europejskiej, może być stosowany w leczeniu osób dorosłych chorujących na COVID-19, które nie wymagają podawania tlenu, lecz u których występuje ryzyko rozwinięcia się ciężkiej formy tej choroby, oznajmiła EMA w komunikacie. Agencja poinformowała, że pak Zlowit należy podać jak najszybciej po rozpoznaniu COVID-19 i w ciągu pięciu dni od wystąpienia objawów. Lek nie może być stosowany u pacjentów z poważną dysfunkcją nerek lub wątroby. Nie wolno go też podawać kobietom w ciąży. Najczęstsze skutki uboczne występujące podczas leczenia pak z to zmiana smaku, biegunka i torsje. EMA wyjaśnia, że rekomendacje wydane przed dopuszczeniem leku na rynek mają posłużyć regulatorom w krajach unijnych do podjęcia decyzji o ewentualnym zezwoleniu na leczenie tym preparatem przed jego ostatecznym zatwierdzeniem. Agencja poinformowała, że prowadzi nadal badania nad z Zlowidem i dopuszczenie go na rynek nastąpi po przeanalizowaniu nowych danych, gdy będą one dostępne. Omikron jest rekomendacja w sprawie leku ksewody na COVID-19, a wydała też w czwartek rekomendacje dotyczące leku ksewody, również zalecanego w leczeniu osób dorosłych i nastolatków chorujących na COVID-19, którzy nie wymagają podawania tlenu, lecz występuje u nich ryzyko rozwinięcia się ciężkiej formy tej choroby. Ksewudy jest produkowany przez koncernę GSK i Biotechnologii, obecnie stosowany jest jako lek immunosupresyjny. Jak podała EMA, badania laboratoryjne wskazują, że ksewudy może również być skuteczny w leczeniu zakażenia wariantem Omikron. Preparat ten nie został jeszcze dopuszczony przez EMA na rynek unijny jako lek na COVID-19, ale rekomendacje agencji są wskazówkami dla władz krajów unijnych. 3 leki na COVID-19 na rynku europejskim. Beklury, Ronaprev. Rekirona Ema rekomenduje też włączenie do leczenia dorosłych chorych na COVID-19, zagrożonych poważną dysfunkcją układu oddechowego lub zapaleniem płuc i wymagających podawania tlenu, leku immunosupresyjnego i stosowanego w leczeniu reumatyzmu Kineretana Kinra, produkowanego przez szwedzki koncern SOBI. Preparat jest dostępny na rynku od 2001 roku. W listopadzie EMA wydała rekomendacje dotyczące stosowania molnupirawiru, do ustnego leku na COVID-19 firmy Merck Co. EMA dopuściła do tej pory na rynek europejski trzy leki na COVID-19. Pierwszy, Weklury, który zaburza produkcję wirusowego RNA, w lipcu 2020 rok. Dwa kolejne, Rona Prewe i Rekirona, oparte na przeciwciałach monoklonalnych 11 listopada.